Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was kilka ciekawych informacji. Myślę, że wszystko już widzicie w tytule, także tutaj nie będę przedłużał na wstępie, tylko po prostu zaraz przejdziemy sobie do sedna. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, co Wy o tym sądzicie, ale to już może bardziej pod koniec tego filmu, jak Wam powiem, o co dokładnie chodzi. No i na samym początku może przejdziemy sobie do legendarnego lożku, który już oficjalnie został zapowiedziany. Bardzo dużo osób pytało, kiedy będzie ten legendarny loch, dużo osób tam zgadywało jakieś daty, no i wczoraj o godzinie 12 już dostaliśmy oficjalną zapowiedź, no i pojawiła się ona również tutaj w gierce. Jak widzicie, mamy napisane przygotuj się na 31 marca, kiedy legendarny loch, legendarne łupy, jak je znaleźć, przyznać i wstęp. Czyli dokładnie za tydzień w piątek o godzinie zakładam 16, będzie dostępny nowy legendarny loch, nowa edycja legendarnego lochu i zakładam, że będzie trwała pewnie przez 10 dni, chyba tak to było w ostatnich edycjach, więc po prostu coś się zacznie w tej gierce dziać. Mówię, dużo osób o to pytało, jeżeli chodzi o jakąś niespodziankę, jak to zawsze ma miejsce przy okazji właśnie jakichś eventów specjalnych, pokroju legendarny loch, pokroju Elevator, no to myślę, że ode mnie coś tam będzie. Jeszcze nie mam takiej informacji, ale zakładam, że tak jak zawsze coś tam będzie, więc najlepiej sobie za tydzień 31 marca o godzinie 16 sprawdzić ten kanał i o godzinie, tak jak już wspomniałem, 16 pewnie wleci ta niespodzianka. Nie mogę mówić, o co chodzi, no ale pewnie się domyślacie. Myślę, że tutaj nie ma jakichś no tajemnic. Myślę, że większość wie, o co chodzi. Jeżeli chodzi o itemki, które będą dodane w tej edycji, no to standardowo będą tylko 3, tak jak to zawsze miało miejsce przy okazji ostatnich legendarnych lochów, dlatego że wiadomo, na początku były całe sety, no a teraz co edycja dodają 3 do każdego tutaj, no do każdej edycji tego legendarnego lochu. No i jak widzicie, teraz będziemy mieli legendarne łupy, jak je znaleźć, i już podczas ostatniej aktualizacji zostały dodane 3 itemki, nie wiadomo jeszcze jak wyglądają, dowiemy się za tydzień, no ale będą to po prostu rękawice, będzie to pierścień i będzie to klata, więc takie 3 nowe itemki dostaniemy sobie z tej nowej edycji. Zresztą to tutaj widać, no bo oczywiście wszystko jest na tym w samym miejscu co na poprzednich edycjach, więc no widzimy rękawice. Tutaj jeszcze ich nie mam, tak jak tutaj mamy wyświetlone, tutaj jakiś pierścionek, no i tutaj, tak jak wspomniałem, klata, więc tak to po prostu będzie wyglądać. No i jeszcze ważna informacja, jeżeli chodzi o promocję na grzybki, bo dużo osób pyta, dużo osób też tam dowiaduje się ode mnie i tak dalej. Generalnie promocja na grzybki jest zawsze 20% oczywiście w ostatni weekend miesiąca. Zazwyczaj tak to działa, że ostatni pełny weekend miesiąca to jest właśnie ta promocja 20%, no a teraz będzie to przesunięte. Ostatni weekend miesiąca wypada teraz, czyli tak jak mamy, który mamy dzisiaj, 23, więc no 24, 25 i 26 to jest ten weekend, gdzie promocja powinna być, natomiast z racji tego, że mamy ten legendarny loszek, no to ta promocja zostanie przesunięta na za tydzień, zakładam, czyli będzie 31 marca, 1 kwietnia i 2 kwietnia. Co prawda sobota, niedziela, no to już jest nowy miesiąc, więc no w teorii się nie zgadza ta zasada, no ale właśnie przez to, że będę otwierać ten legendarny loch, no to dopiero wtedy zrobią promocję, żeby ludzie mogli sobie te grzybki pokupować, no i co za tym idzie, żeby mogli po prostu ogrywać legendarny loch. Wiadomo, jak to wygląda, także tutaj sporo osób mnie pytało, więc też odpowiadam. No i oczywiście można używać stronki, którą widzicie na banerku, tutaj taka delikatna promocja, że tak powiem, dodam to, dlatego że dużo osób mi pisało, że czeka na tą promocję, żeby tam kupić na tej stronce i tak dalej. Także za tydzień w piątek już będzie można kupować z tą promocją 20%. No i polecam oczywiście używać mojego kodziku na tej stronce, to jest stronka, która pochodzi od twórców gry, więc wszystko jest ok, wszystko tam, zresztą nagrywałem kiedyś film o tej stronie, jak tam się zalogować, no i można przede wszystkim do mnie wysyłać screeny. Jeżeli zbierzemy dużo, powiedzmy, osób, które użyły tego mojego kodu na tej stronce w marcu, dlatego że w lutym było ich naprawdę sporo, teraz mamy marzec, to oczywiście, tak jak Wam obiecałem, co miesiąc będzie konkursik, no i ten konkursik za marzec, w kwietniu, będzie może nawet większy, dlatego że teraz mieliśmy 200 PSC i to 200 PSC było podzielone po 100, wśród wszystkich osób z komentarzy pod filmem konkursowym było jedno PSC rozlosowywane, no a drugie było z osób, które wysłały mi screena, na którym tam potwierdziły, że użyły tego mojego kodu. No a jak w marcu się tych osób więcej uzbiera, no to może
Dzięki temu zrobimy po prostu większy konkurs. Siedzi mi w głowie, żeby zrobić 400 PSC i to podzielić po 200, no ale to wiecie, jeszcze zobaczymy jak wyjdzie, jak będzie w kwietniu już ten film konkursowy, to tam wam wszystko powiem. Oczywiście muszę tutaj dodać, żeby była jasność, grzybki na tej stronce są tańsze, tak jak widać na banerku, dlatego że ostatnio ceny grzybów poszły do góry. Na przykład tutaj w aplikacji Steamowej mamy za najdroższy pakiet 500 zł, na jakichś tam aplikacjach chyba mobilnych również są droższe, no a na tej stronce ceny pozostały takie jakie wcześniej, czyli za najdroższy pakiet mamy 400. No i używając mojego kodu, bo to też dużo osób pyta, czy mają jakąś zniżkę z tego czy coś, nie, nie ma żadnej zniżki, ceny grzybów są po prostu tańsze, są po prostu przed podwyżką na tej stronce, a używając mojego kodu część z tego co zapłacicie za grzyby idzie bezpośrednio do mnie, to już wielokrotnie mówiłem, no ale tutaj też, żeby była jasność, że wspieracie mnie bezpośrednio poprzez używanie tego kodu. No i oczywiście tak jak wspomniałem, można wysłać do mnie screeny, żeby sobie zwiększyć szansę na wygraną w konkursie. Jeżeli będziecie co miesiąc często tego kodu używać, to ja co miesiąc będę robił konkursy, tak jak obiecałem. No i oczywiście można te screeny z potwierdzeniem do mnie wysyłać na jakimś tam Discordzie przede wszystkim, można na jakimś mailu, jeżeli ktoś nie używa Discorda, na jakimś Instagramie i tak dalej. I po prostu te osoby będą miały poniekąd większą szansę na wygraną, bo będę po prostu przeznaczał jakąś tam część z tego, co do mnie trafi z tego kodziku, będę przeznaczał na konkursy dla was. No i dzięki temu można powiedzieć, że no będę to co chcę przeznaczyć, czyli ostatnio było 200 PSC, teraz myślę, że będzie 400 PSC, będę to dzielił na pół, 200 będzie leciało na przykład w tym konkursie kwietniowym dla osób, to co już powiedziałem, z komentarzy losowo, każdy będzie mógł wziąć udział, a drugie 200 będzie rozlosowywane pomiędzy ludźmi, którzy mi wysłali właśnie potwierdzenie, że użyli mojego kodu w ramach takiego podziękowania za to, że im się chce zrobić screena, że im się chce ten kod wpisać, no to takie osoby, które mi dostarczyły takiego screena, będą mogły wziąć udział i w tym losowaniu za screenki, i w tym losowaniu na YouTubie, więc ja to nazywam zwiększeniem sobie szansy po prostu na wygraną. Dobra, tyle autopromocji, dlatego że zbliża się ta promka 20%, żebyście o tym pamiętali, będę oczywiście bardzo wdzięczny, masa osób mi wysyła te screeny, jak teraz była w marcu ta zimowa wyprzedaż, to też dużo osób z tym kodem kupowało, także myślę, że będzie ich po prostu jeszcze więcej, wiadomo, teraz mieliśmy cały miesiąc, cały marzec na używanie tego kodu, w lutym była tylko końcówka, więc myślę, że was będzie zdecydowanie więcej i dlatego też nagrody za konkurs będą większe. Dobra, rozgadałem się tutaj, ale okej, to był pierwszy temat, czyli po prostu legendarny loszek nadchodzi, co za tym idzie, promocja też nadchodzi, no i będziemy tutaj sobie ten legendarny loszek ogrywać. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, no to kilka dni temu, dokładnie chyba dwa dni temu, dostaliśmy informację, że kolejna beta, tym razem z druidem, zostanie otwarta, będzie można ją ogrywać bodajże 27 marca, jak się nie mylę, natomiast nie będę wam tutaj za bardzo zdradzał szczegółów, głównie chodzi o to, żeby naprawić błędy tego druida, których on teraz ma naprawdę sporo i jest po prostu za mocny niż powinien być, no ale myślę, że wielu osób to naprawdę już nie interesuje, dlatego że te bety co chwilę wychodzą, już nawet widzę po wyświetleniach, że was to troszkę męczy, więc nie będziemy się tutaj zagłębiać w temat, niech w końcu tego druida naprawią, to już i tak będą zmiany takie głównie, żeby tam to zbalansować, żeby poprawić właśnie te błędy, żeby już ich nie było, nie ma tam jakichś ogromnych zmian, że ten druid będzie zupełnie inaczej działał, tu bardziej chodzi o naprawę błędów i przeliczniki, więc mówię, nie będziemy się w to zagłębiać, natomiast przez to, jeżeli dobrze zrozumiałem, żeby ten druid był dobrze zbalansowany i tak dalej, no to muszą zmienić trenera, to was na pewno też ciekawi, dlatego że wiadomo jak tutaj działa trener w podziemiu. Trener w podziemiu działa tak, że każdy poziom trenera do góry to jest plus 5 premii do krytycznego ciosu. Więc jak ja tutaj mam trenera na poziomie 15, no to ten trener daje mi plus 75%. No i oni w zapowiedzi właśnie tej bety druida dodali, że ten trener się zmieni i teraz zamiast 5% będzie dawał 11%, więc ktoś by mógł pomyśleć, że wow, strasznie duży boost do tych krytów i tak dalej, no ale w praktyce tak to nie wygląda. Teraz wam pokażę tabelę. Tak jak wspomniałem, to jest chyba po to, żeby w końcu tego druida zbalansować, że w ogóle trzeba zmieniać trenera całkowicie, trenera, który ma wpływ na wszystkie klasy tak na dobrą sprawę, po to, żeby ten druid był w końcu dobrze zbalansowany i żeby to jakoś działało. No ale mówię, ta zmiana w praktyce nie wygląda tak drastycznie, dlatego że zobaczcie, mamy tutaj, to jest w ogóle tabelka z tawerny, to jeden z administratorów ją zrobił.
No i mamy wszystko napisane, można sobie zatrzymać, można sobie prześledzić, no ale tak czy inaczej zobaczcie, według tego w tej pierwszej tabeli, no to mamy jednak dość dużą różnicę, dlatego że teraz maksymalnie na 15 trenerze mamy 75%, natomiast po tej zmianie, która najpierw wejdzie na betę, a potem zgaduję, że do gry, bo to już zostało oficjalnie zapowiedziane, mamy tych procent 165, więc wydawać by się mogło, że to jest dużo, natomiast zobaczcie, jak to się przekłada na faktyczny ten bonus do premii od ciosu krytycznego. Tutaj na samym końcu te ostatnie dwie kolumny nas interesują. Gdy już mamy tego trenera na 15, gdy już mamy tam wszystko zaczarowane, mamy te czary od wiedźmy i tak dalej, gdy już jesteśmy powiedzmy na takim późniejszym etapie gry, no to po staremu ten bonus ze wszystkim wynosił 367,5%, natomiast teraz wynosi 370%, więc no mówię, zmiana niezbyt duża. Jeżeli chodzi o PvP, to jakoś dużo to nie wniesie, to nie będzie jakieś, wiecie, przełomowe, nie złamie totalnie balansu ani nic takiego. I jedyne co, no na co to ma duży wpływ powiedzmy, to będą przejścia w środowiskach. To też tam widziałem, że na tawernie dodali. Dlatego, że przejścia w środowiskach mogą być po prostu prostsze, dlatego, że ten trener będzie dawał więcej, no te pupile, wiadomo, trener działa na pupile, jak ktoś oglądał ostatni poradnik do pupili, ten wie, trener działa na pupile, no i bardzo możliwe, że po prostu te przejścia, co niektóre będą łatwiejsze, no ale to będzie sobie można sprawdzić w SF Toolsie, jak już to dodadzą do normalnej gierki i wszystkie procenty wam na pewno wyjdą, więc no na te przejścia w pupilach to chyba będzie miało tak na dobrą sprawę największy wpływ, no i przede wszystkim na to, żeby właśnie no, żeby ten druid był zbalansowany, żeby to dobrze działało w końcu, żeby nie miało żadnych błędów i żeby już tego druida zostawili w spokoju, żeby on był dobrze zbalansowaną klasą i żebyśmy to mieli za sobą, bo już z tym druidem to naprawdę nie wiem już ile było tych bet, już się z nim męczą bardzo długo, no i nic na dobrą sprawę z tego dobrego przynajmniej do tej pory nie wychodzi. No i tyle, nie? Więc mówię, troszeczkę to źle napisali, jeżeli chodzi o to ogłoszenie tej bety i tych zmian, no bo co tam mamy w tym ogłoszeniu, tu wam jeszcze mogę przeczytać, skoro już przy tym jesteśmy, no ale tu nie ma nic tak na dobrą sprawę ciekawego, dlatego że tak, no beta wystartuje 27 marca, czyli to jest chyba w poniedziałek, to jest poniedziałek o godzinie 12, beta będzie działała tak jak zawsze, czyli mamy tam grzyby, mamy jakieś tam wszystko odblokowane, co nam jest potrzebne do sprawdzania tego druida, no i mamy poprawki błędów, czyli to co przede wszystkim powinno być już wgrane, że tak powiem, na serwery live, dlatego że powiedziałem wam, teraz ten druid jest za mocny, bije za dużo, no i ogólnie jest niezbalansowany, no i mamy takie poprawki błędów, naprawiono błąd związany z szansą na cios krytyczny, naprawiono błąd związany z obrażeniami krytycznymi, no i naprawiono błąd, który powodował, że zmiana formy niedźwiedzia nie działała zgodnie z zamierzeniem. I mamy również poprawki, premia do ciosu krytycznego została zwiększona do 360%, było 180, no ale tu właśnie, no to jest, to się wydaje dużo, no ale przez tego trenera i przez to wszystko to finalnie nie będzie aż tak źle wyglądać. Premia do obrażeń od ataku pikującego została zmniejszona do 77,5%, było 82,5%. Premia Gladiatora będzie teraz wynosić 11%, wcześniej 5%, ze względu na techniczną zmianę formuły obliczania, ale obrażenia od ciosów krytycznych nie zmienią się w porównaniu z poprzednimi obliczeniami, czyli to co wam powiedziałem, jeżeli chodzi o jakieś PvP i tak dalej, to ta zmiana nie będzie no jakoś bardzo inwazyjna, natomiast no widzicie, oni to tak napisali, że teraz będzie wynosić 11%, a wcześniej było 5%, więc no ktoś by sobie pomyślał, że boost o 6% na każdym poziomie trenera, więc tutaj zdecydowanie prostuje, no i chyba tyle, nie, więc jakieś tam znowu poprawki druida, miejmy nadzieję, że już na aktualizację wielkanocną, na aktualizację wielkanocną już to będzie dodane do gierki, już ten druid nie będzie zbyt mocny, bo teraz to jest naprawdę kaplica, można przegrywać z druidami, którzy mają o wiele mniejsze statystyki niż my mamy, więc no zdecydowanie powinni to już poprawić. No ale dobrze, to tyle, więc tyle jeżeli chodzi o tego trenera, w PvP dużo to nie zmieni, w przejściach do pupili troszkę może zmienić, troszkę te przejścia mogą być prostsze, więc to raczej jest na plus, no ale to jak już będzie oficjalnie dodane do gierki, to pewnie to zmienią w SF Toolsie i będzie sobie można samemu sprawdzać. Dobrze, to tyle z mojej strony, 14 minut, taki krótki odcinek, co wam chciałem
powiedzieć, to wam powiedziałem. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem oczywiście. Zostawiajcie kciuka w górę, też o tym pamiętajcie. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, co wy o tym wszystkim sądzicie. Wszystko. Dzięki ślicznie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.